Dobrze, Ania? Dobrze. Ela? Będziesz miała solo! Mówili. Będzie fajnie! Mówili. A teraz siedzę po swoim kątku. Założenie i prowadzenie tego zespołu to niezwykle cenne i ciekawe doświadczenie. Zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że w przyszłym roku planuję rozpocząć studia na Uniwersytecie Muzycznym na kierunku prowadzenie zespołów. Is this you when you're sleeping? He knows when you've been read or books. So be good for this seat. Nigdy z nas nie ma wykształcenia muzycznego, ale wydaje mi się, że to nie to jest warunkiem sukcesu. Chociaż, prawdę mówiąc, ułatwiałoby pracę. Raz, dwa, trzy. You better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Śpiewanie The Project to dla mnie ogromna przygoda i nowe doświadczenie muzyczne. Możemy jeszcze raz zacząć? No prawda. Ania, bo trzęsie się ziemia. W pracę z zespołem chcę włożyć całe swoje doświadczenie muzyczne, jakie nabyłem przez wieloletnie śpiewanie w różnych chórach. Bardzo wiele zawdzięczam swojej dyrygentce, Asi Maludze, która to rozwinęła moją wrażliwość muzyczną i pokazała, jak stworzyć profesjonalny zespół. Nie gadajcie, głupie! Jak jest time for parties? Śpiewam już od kilku lat, ale pierwszy raz mam okazję brać udział w projekcie, który łączy z sobą grę na instrumentach i wokal. Przepraszam, ale mi nie wiadomo, co jest. Co? Słyszysz, że nierówne, czy... Co? Słyszysz, że nierówne jest, czy... Nie, bo tak naprawdę ja siebie słyszę. Ledwo, no. Ten mi to tym pierdziałkiem, a ciebie też prawie w ogóle nie słyszy. W każdym razie spotkałem pewną zgadę, która powiedziała mi, że mam szczęście w miłości. Ja w to nie wierzę, mam szczęście do ludzi, bo jak inaczej wytłumaczyć fakty, że spotkałem tak wspaniałych jak The Project. Wszystko bardzo szybko się dzieje. Ledwo minął miesiąc, a mamy przygotowany praktycznie cały koncert, plakat, fanpage, zdjęcia. Oczywiście. Coś się nie bierze z niczego, więc siłą rzeczy włożyliśmy w to bardzo dużo pracy. A wiele godzin, często później, spędzonych na projektowaniu, na wybieraniu fragmentów do filmu, na pisaniu aranżacji i szukaniu nut. Ale myślę o tym, że możemy zrobić coś ciekawego, coś zupełnie nowego, co spodoba się odbiorcom, dodaje się do pracy. W pracy z The Project chcemy udowodnić, że profesjonalizm zespołu nie zależy od wykształcenia muzycznego członków, ale od zaangażowania i postępowania według pewnych, ściśle określonych zasad. No obudzuj się! Poloni? Co? I rybka. Poloni? I rybka. Każdy z nas ma różne doświadczenie związane z muzyką, ale próby wyrównują swoją grę. Ja sama bardzo rozwinęłam się wokalnie i czuję, że na próbach ważna jest dyscyplina, a także zmotywowanie ludzi do regularnej pracy oraz zmiany pewnych przyzwyczajeń muzycznych. No proszę. Do siebie. Jak się bawiłaś na próbie? Fantastycznie. Co dzisiaj dobrego zrobiłaś? Najlepszy był ruch sceniczny. Chcemy eksperymentować, przełamywać pewne konwencje, stosować różne innowacje. Shake it powinno, moim zdaniem, powinno być shake it baby, bo to naprawdę... Powinno być. Tego brakuje mi w liberowym śpiewaniu. Zespół okazał się niezwykle wdzięczny. Już pierwsze próby przerosły nasze najśmielsze oczekiwania. Praca okazała się prawie samą przyjemnością. Efekty, jakie osiągaliśmy na kolejnych spotkaniach, wynagradzały długie godziny spędzone na przygotowania. Aranżator, tutaj tylko jeden.
Dwie pierwsze noce spędziliśmy razem na aranżowaniu piosenek, co okazało się zadaniem nadzwyczaj trudnym dla amatorów, ale mam nadzieję, że było warto. Panie i panowie, przed państwem The Project.